Władimir Megre, dzwoniące cedry Rosji, Anastazja, księga druga. Jesteś z innej planety, czy jesteś człowiekiem? Zanim opowiem o następnych zdarzeniach związanych z Anastazją, chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim naukowcom, dziennikarzom, przywódcom duchowych zespołów. Dziękuję również czytelnikom przysyłającym do mnie listy, duchową literaturę. Komentarz dotyczący zdarzeń opowiadanych w pierwszej księdze. Anastazja określana jest różnie. W prasie nazywają ją gospodynią Tajgi, syberyjską czarownicą, jasnowidzem, boskim zjawiskiem, przybyszem z kosmosu. Dlatego na pytanie moskiewskiej dziennikarki Marii Karpińskiej, czy kochasz Anastazję, odpowiedziałem, nie potrafi określić swoich uczuć. I od razu rozeszła się wieść, że z powodu swojej duchowej niekompetencji jestem niezdolny cokolwiek zrozumieć. Ale jak można kochać, nie rozumiejąc osobowości człowieka, którego kochasz? Przecież do tej pory nie znaleziono jednego określenia Anastazji. Starałem się uwierzyć jej, gdy mnie utwierdzała, że jest kobietą, człowiekiem. Ale gdzie w takim razie znaleźć wytłumaczenie jej niezwykłych zdolności? Na początku wszystko mi się udawało, a, ale kim jest Anastazja? Anastazja jest młodą kobietą urodzoną w głuchej syberyjskiej tajdze i żyjącą jak pustelnica, wychowywana po... Tragicznej śmierci rodziców przez dziadka i pradziadka, którzy też prowadzą pustelniczy tryb życia. Czy można się dziwić niezwykłemu przywiązaniu do niej dzikich zwierząt? Przecież nie ma w tym nic dziwnego. Na gospodarskim podwórku również żyje ze sobą w zgodzie dużo zwierząt, które odnoszą się z szacunkiem do swojego właściciela. Najtrudniej było Określić mechanizm, a dzięki któremu Anastazja może widzieć nie tylko przyszłe zdarzenia, ale również te sprzed tysiąca lat, jednocześnie bardzo dobrze rozumiejąc życie teraźniejsze, w jaki sposób działa jej promień, uzdrawiając ludzi na odległość, przenikając głębie przeszłości i zaglądając równocześnie w przyszłość. W swoich pracach profesor filozofii. Akademii Krzylin tak określił postępowanie Anastazji. Twórczy potencjał Anastazji to jest powszechny, a nie tylko indywidualny dar Boży, dar przyrody. Wszyscy razem i każdy z osobna związani jesteśmy z kosmosem. Uniknięcie nadchodzącej katastrofy przewiduje się w harmonijnym połączeniu pierwotnych kultur, rozwój tego typu kultury harmonijnego. Czystego dzieciństwa daje żeński typ kultur. Najdobitniej uwypukla się ten rodzaj kultur w buddyzmie, jak również w naszej Anastazji. W związku z tym istnieje łańcuszek. łańcuszek podobieństw. Anastazja, Tora, Budda, matreja, Anastazja przedstawia doskonały typ człowieka, podobnego do Boga. Czy tak jest rzeczywiście, nie mnie o tym sądzić. Nie rozumiem jednak, dlaczego Anastazja nie pisze żadnych prac poświęconych religii. Tak jak wszyscy światli ludzie podobni Bogu, lecz zamiast tego, przez 20 lat świadomie poświęca swój czas na pomaganie ogrodnikom. Jednak pod wpływem wypowiedzi naukowców doszedłem do wniosku, że ona nie jest wcale szalona. W świecie nauki bowiem istnieją hipotezy nawiązujące do tego, co opowiada Anastazja, a nawet dziedziny, które w tych kierunkach przeprowadzają badania. Na pytanie, Anastazjo, w jaki sposób przywołujesz i przedstawiasz różne sytuacje, a nawet myśl wielkich ludzi przeszłości sprzed tysiąca lat, odpowiedziała: Pierwsza myśl, Pierwsze słowo było u stwórcy. Jego myśli żyją do dzisiaj, niewidzialnie nas otaczając i zapełniając przestrzeń wszechświata, odbijając się w materialnych, żywych stworzeniach powstałych w imię najważniejszego, w imię człowieka. Człowiek bowiem jest dzieckiem stwórcy. Jak każdy rodzic, Bóg nie mógł życzyć swojemu dziecku mniej niż sam posiadał. Bóg dał mu wszystko, a nawet więcej. Dał mu prawo wyboru. Człowiek może tworzyć i udoskonalać świat potęgą swoich myśli. Jakakolwiek wytworzona przez człowieka myśl nie znika. Jeżeli jest jasna, zapełnia jasną przestrzeń i staje po stronie jasnych sił. Jeżeli ciemna, to na odwrót. Dzisiaj każdy człowiek może korzystać z każdej myśli stworzonej kiedykolwiek przez ludzi albo przez twórcę. A dlaczego wszyscy z nich nie korzystają? Korzystają wszyscy, ale w różnej mierze. Żeby korzystać, należy myśleć, ale z powodu codziennej krzątaniny nie wszystkim się to udaje. Czy to znaczy, że należy dobrze pomyśleć i wtedy wszystko się uda? Można nawet poznać myśli stwórcy? Żeby poznać myśli stwórcy, należy osiągnąć tylko jemu przynależną czystość pomysłów i jego lotność myśli. Żeby poznać myśli oświeconych, należy posiąść ich czystość pomysłów i z ich szybkością umieć myśleć. Jeżeli w jakimś człowieku nie ma dostatecznej czystości pomysłów, by obcować z wymiarem jasnych sił, wymiarem, w którym mieszkają jasne myśli. Wtedy będzie je czerpał z ciemnego przeciwieństwa i w rezultacie męczył samego siebie i innych. Istniały i istnieją dwa kierunki poznawania przyrody. Jeden został przedstawiony przez zachodnią naukę tak zwaną wiedzę wydobytą na bazie metodologicznej którą posiada zachód, dowód, eksperyment itd. Drugi kierunek, wschodni, to wiedza otrzymana z zewnątrz. Ezoteryczna droga w stanie medytacji. Ezoterycznej wiedzy się nie zdobywa, ona jest od początku dana człowiekowi. Stało się tak, że na jakimś etapie rozwoju ta ezoteryczna droga została zagubiona i został sformułowany. Inny sposób osiągania wiedzy, niezwykle skomplikowany i mozolnie prowadzący do celu. Przez ostatnie tysiąc lat, idąc tą drogą, dotarliśmy do wiedzy, która była znana na wschodzie już trzy tysiące lat temu. Intuicyjnie czuję, że rację mieli ci, którzy twierdzili, iż materia na poziomie duchowym, zapełniająca cały wszechświat, jest wzajemnie powiązaną strukturą. W książce Summa Technologii w rozdziale Wszechświat jako superkomputer Stanisław Lem przedstawił swoją teorię, że istnieje gigantyczny mózg wszechświata w postaci komputera. Wyobraźcie sobie taki komputer, który przy objętości naszego wszechświata, jej promień wynosi około 15 miliardów kilometrów i jest wypełniony elementami z objętością od 10 do 33 cm sześciennych. I taki mózg, zapełniający cały wszechświat ma oczywiście możliwości, których nie można sobie nawet wyobrazić. Gdyby przyjąć, że w rzeczywistości ten mózg funkcjonuje nie na zasadzie pracy komputera, lecz na bazie elektromagnetycznego pola, to wtedy staje się jasne, Zjawiska absolutu, Schellinga albo szuniata, odpisywane w starożytnej duchowej literaturze, są bezpośrednio komputerem najnowszej generacji. Oprócz tego, nic w świecie nie istnieje. Wszystko inne jest przejawem jakiejś formy absolutu. O promieniu działającym na odległość napisano: Oczywiście, Wiamacki miał rację, kiedy postawił pytanie: w jaki sposób idea, myśl człowieka Przeprowadza planetę Ziemię w jej nową ewolucyjną fazę? Jak? Tylko poprzez pracę? Tylko poprzez techniczną działalność? Nie da się tego bezpośrednio wytłumaczyć. Fakty wskazują na to, że człowiek jako operator może zmieniać na odległość mnóstwo wskazań elektronicznych przyrządów i jak gdyby psuć ich właściwe funkcje. W Nowosybirsku prowadzone są teraz takie doświadczenia polegające na łączeniu się z Noryjskiem, wyspą Dixon oraz amerykańskim centrum na Florydzie. Okazuje się, że połączenie na odległość człowieka, urządzenia i operatora jest rzeczywiście możliwe, jest precyzyjne. Spotykamy się z nieznanym nam dotychczas zjawiskiem, wzajemnym oddziaływaniem na ogromnych odległościach żywej materii, na materię. Nieożywioną. Z żalem muszę stwierdzić, że w różnych artykułach na ten temat jest dużo niezrozumiałych terminów, zwrotów i odnośników do prac tych naukowców. Przeczytać wszystko i zrozumieć jest bardzo trudno. Mimo to zrozumiałem, że nowoczesna nauka dysponuje wiedzą na temat ludzkich umiejętności kontaktowania się na odległość. Wiadomo również o istnieniu banku danych wszechświata, z którego korzysta Anastazja, określając go jako wymiar jasnych sił, czyli wymiar, w którym żyją wszystkie myśli kiedykolwiek wypracowane przez ludzi. O nim też mówi nowoczesna nauka, nazywając go superkomputerem. Następnie musiałem sobie uświadomić, w jaki sposób mnie, nie pracującemu w branży literackiej, nie mającemu w tym kierunku żadnego wykształcenia, udało się napisać książkę, i to książkę, która wstrząsa ludźmi. Kiedy byłem w Tajdze, Anastazja powiedziała, że zrobi ze mnie pisarza. Napiszesz książkę, mówiła. Będzie ją czytać mnóstwo ludzi. Ona będzie błogo działać na czytających. Teraz ta książka jest już napisana. Można przypuszczać, że to tylko zasługa Anastazji, ale wtedy. Należałoby określić, w jaki sposób wpływa ona na twórcze procesy innych ludzi. Do tej pory nikomu się to jednak nie udało. Dla ułatwienia zadania można oczywiście wziąć pod uwagę, że ja też jestem trochę utalentowany i otrzymując od Anastazji ciekawe wiadomości, opisałem je w książce. Wtedy wydaje się, że wszystko jest na swoim miejscu, wszystko ma swoje wytłumaczenie. Nie należy nadal tracić czasu na czytanie naukowej i duchowej literatury, zadawać pytań naukowcom. Nagle jednak pojawiło się nowe zjawisko, dla którego do tej pory ani ja, ani żaden z moich pomocników nie możemy znaleźć wytłumaczenia. Jak Państwo pamiętają, pisałem w pierwszej książce to, co Anastazja powiedziała dwa lata temu. Malarze namalują moje portrety, najlepsze ze wszystkiego, co kiedykolwiek stworzyli. Postaram się ich uduchowić. Stworzą to, co wy określacie kinem, i to będzie najspanialszy film. Mówiła też, że będę na to wszystko patrzeć i będę ją wspominał. Dziadek Anastazji, na moje pytanie, czy ona przepowiada przyszłość, odpowiedział mi tak. Władimirze. Anastazja przyszłości nie przepowiada, ona jest zdolna ją kształtować i przetwarzać w rzeczywistość. Wyrazy to tylko wyrazy przecież dużo gadamy o wszystkim. Wtedy zlekceważyłem jego słowa i pomyślałem, że to mit, bo nie można było przewidzieć, na ile precyzyjnie słowa Anastazji sprawdzą się w życiu. Dziwne, ale to się zdarza. Wypowiedziane przez Anastazję, z pewnością przekształcą się w rzeczywistość. Najpierw potoczyły się wiersze. Potem w różnych miastach ludzie zaczęli otwierać muzea, domki Anastazji. W jednym z nich, w mieście Gelendrzek, zostały wystawione obrazy moskiewskiej malarki Aleksandry Sajenko poświęcone Anastazji i Przyrodzie. Wszedłem do tego domku, popatrzyłem na ściany z umieszczonymi na nich obrazami i Otaczająca mnie przestrzeń jakby zaczęła zmieniać wygląd. Z wielu obrazów patrzyła na mnie swoimi życzliwymi oczami Anastazja, a fabuła? Wyobraźcie sobie, że na obrazach znajdowały się fabuły z niewydanej jeszcze drugiej książki. Była również świecąca kula, która czasami pojawiała się z Anastazją. Później dowiedziałem się, że ta artystka maluje nie pędzlem, lecz koniuszkami palców. Większość jej obrazów została już sprzedana, ale wciąż są na wystawie, ponieważ ludzie cały czas przychodzą je oglądać. Jeden obraz malarka dała mi w prezencie. Przedstawieni byli na nim rodzice Anastazji. Od twarzy jej mamy nie można było oderwać wzroku. Z różnych studiów filmowych zaczęły napływać propozycje. Nie dziwiło mnie to, dotykając rękami. Obrazów, kartek z wierszami, słuchając piosenek i oglądając kadry nakręconego w filmu, nadal starałem się zrozumieć to, co się dzieje. Najwybitniejsi duchowi nauczyciele, znani ze swych religijnych poglądów, filozoficznych i naukowych badań, nie osiągają szybkości wpływu Anastazji na potencjał człowieka. Ich wiedza zaczęła działać i przejawiać się w realnym życiu jako spuścizna. Tysiącleci od momentu pojawienia się tej wiedzy. Anastazja w przeciągu kilku dni i miesięcy, nie wiadomo w jaki sposób, nie stosując duchowych traktatów i moralnego nagabywania, działa bezpośrednio na uczucia, wywołując emocjonalne wybuchy, twórcze podniecenie, realizujące się w rzeczywistej twórczości różnych ludzi, którzy zetknęli się z nią w swych marzeniach, myślach. My możemy je odbierać w postaci dzieł sztuki, stworzonych w czasie natchnienia i dążenia ku dobru i jasności. W jaki sposób ta pustelnica, będąc sama ze sobą w głuchej syberyjskiej tajdze, w tym samym czasie, jak gdyby wisi nad realną przestrzenią naszego życia, w jaki sposób rękoma innych ludzi materializuje twórczość. I to wszystko o jasnym, dobrym, o ojczyźnie, o przyrodzie. O miłości. Ona zasypie świat wielką poezją miłości. Wiersze i piosenki będą jak wiosenny deszcz zmywać Ziemię z nagromadzonego na niej brudu, powiedział dziadek Anastazji. A w jaki sposób ona to robi? zapytałem. Energią własnego pragnienia, odpowiedział mi. Ona rozdaje natchnienie oraz olśnienie mocą swojego marzenia. Jaka siła ukryta jest w jej marzeniach? Siła człowieka, stwórcy. Przecież za swoje tworzenie człowiek powinien otrzymywać nagrody hołd, pieniądze, tytuły. Ona je oddaje bezinteresownie. Dlaczego? Jest samowystarczalna. Satysfakcja i prawdziwa miłość choć jednego obdarowanego człowieka jest dla niej najwyższą nagrodą odpowiedział dziadek. Na razie nie mogę do końca zrozumieć tej odpowiedzi. Starając się uświadomić sobie, kim jest Anastazja i określić swój stosunek do niej, nadal wysłuchiwałem o niej różnych opinii. Czytałem duchową literaturę. W przeciągu półtora roku połknąłem więcej literatury niż przez całe moje życie. Tylko co z tego wynika? Wysnułem Wyłącznie dla siebie jeden bezsporny wniosek. W szeregu mądrych książek pretendujących do historycznej wiarygodności, duchowości i szczerości tkwi bezczelne kłamstwo albo obłuda. Do takiego wniosku doprowadziło mnie zapoznanie się z życiorysem Grigoria Rasputina. W pierwszej książce podałem cytaty z historycznych kronik. Tam opisane jest jak nieuczony chłop oraz Putin z głuchej syberyjskiej wioski, gdzie rośnie syberyjski cedr, w 1907 roku przyszedł do stolicy, wszedł do carskiej rodziny, którą zadziwił swoimi przepowiedniami. Przespał się z wieloma bogatymi, błękitnej krwi kobietami. Jego mordercy byli zdziwieni, że po połknięciu, wsypanego do szklanki cyjanku, mógł wstać od stołu i wyjść na podwórze zamku. A książę Jasupow strzelał do leżącego rasputina bezpośrednio z rewolweru. Mimo, że był podziurawiony jak sito, rasputin nadal żył. Zranione ciało zrzucili z mostu do wody, potem wyłowili i spalili. Tejniczy Grigori rasputin, porażający swoich oprawców wytrzymałością, wyrósł w cedrowym kraju. Dziennikarze tamtych czasów podkreślali jego wytrzymałość takim stwierdzeniem. W wieku pięćdziesięciu lat mógł zacząć orgie w południe, kontynuując zabawę do czwartej rano. Bezpośrednio po rozpuście jechał do kościoła na poranną mszę, gdzie stojąc modlił się do ósmej rano. Potem w domu, odtruwszy się herbatą, Grigori, jak gdyby nic się nie wydarzyło, do drugiej po południu przyjmował petentów, pacjentów. Potem zapraszał damy i szedł z nimi do sauny, a stamtąd jechał do podmiejskiej restauracji, gdzie powtarzał poprzednią noc. Żaden normalny człowiek nie mógłby znieść podobnego trybu życia. Tak jak wielu, ja również stworzyłem sobie odpowiedni do tego cytatu obraz Grigoria Rasputina jako człowieka amoralnego, a życie, jak gdyby pod rozwagę, podrzuciło inną informację. Raz Putin nie mógł być złym człowiekiem, skoro nawet tak wielki człowiek jak papież Jan XXIII napisał o nim w swoich wspomnieniach: Dzisiaj z rzeki wychodzi nietknięte, nieznalezione ciało świętego mnicha, a jego tajemniczy synowie z modlitwą do arki wejdą. Jak to możliwe, że z jednej strony piszą o nim rozpustnik, a z drugiej święty mnich? Gdzie jest prawda, a gdzie kłamstwo? Po jakimś czasie przypadkowo natrafiłem na notatki Grigoria Rasputina, które pisał w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej. Zostały one dostarczone do Paryża przez uciekiniera ze Związku Radzieckiego Łobaczewskiego. Oto ten tekst. Może uspokaja bez żadnego wysiłku. Kiedy budzisz się rano fale mówią, pluskają i cieszą, słońce błyszczy na morzu i jakby powoli powoli się wznosi. W tym momencie dusza człowieka zapomina o całej ludzkości i patrzy na blask słońca. Wówczas radość w człowieku płomienieje i w duszy czuje się księga życia i wielką życiową mądrość. Nieopisana uroda. I piękno, może, wybudza ze snu krzątaniny, zamotania, samoistnie, bardzo dużo myśli o życiu przychodzi do głowy. Może to przestrzeń, ale umysł jest jeszcze bardziej przestrzenny. Ludzka mądrość nie ma końca, nie ma granic, nie mieści się u wszystkich filozofów. Jeszcze znakomitsza jest wspanialsza, większa, Piękność, Kiedy słońce opada za morze i zatacza się, a promienie jego lśnią. Kto może ocenić promieniejący blask łuny? On grzeje i pieści duszę i pociesza ją uzdrawiająco. Słońce z każdą chwilą zachodzi za góry. Duszy człowieka trochę żal. Jego uroczych, błyszczących promieni. Ściemnia się. O, jaka nadchodzi cisza, nie słychać nawet głosu ptaka. Od rozmyślań człowiek zaczyna chodzić po pokładzie, mimowolnie przypomina sobie dzieciństwo i tę całą lataninę cicho biesiaduje ze sobą. Porównuje tę swoją ciszę z zagonionym światem, chcąc z kimkolwiek rozgonić nudę wywołaną u niego przez jego wrogów. To w końcu, kim byłeś, Sybiraku Grigorii-Rasputinie? Gdzie jest napisana o tobie prawda, a gdzie kłamstwo? Jak się w tym zorientować? Na czym oprzeć się w zrozumieniu istoty życia swojego przeznaczenia? Jakie wielkie dzieła pomogą zrozumieć, gdzie prawda, a gdzie fałsz? Gdzie duchowość i szczerość? Gdzie pretendowanie do wszechwiedzy? Może posłuchać własnego serca trzeba? Grigory Rasputin z cedrowych lasów wszedł w życie przed rewolucyjnej Rosji, starając się zatrzymać burzę rewolucji i dlatego zginął. Anastazja też żyje w lesie cedrowym i też stara się to czynić. Stara się czynić dobro dla ludzi. Usiłuje zapobiec nieszczęściu, tylko jaki los dla niej zgotowało nasze społeczeństwo?